Witam gracza wszystkich, ja jestem Dary i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Second Hand Challenge Carpathian Countryside. Już powoli kończę zadania dzisiaj, zostało mi tylko kilka. Troszeczkę się narobiło dzisiaj, bo powiem Wam, że zapomniałem, że dzisiaj miałem sprzedać pieczywo. I pieczywo zostało sprzedane, tam było coś ponad 200 tysięcy, wyszło. No i jeszcze sobie przypomniałem dodatek, że jeszcze ser trzeba też dzisiaj sprzedać. Cena, więc ser już też zapakowałem. Mam ser, miałem 37 tysięcy, z tego co kojarzę, litrów, a tu mam 15 tysięcy, także zobaczymy, ile za to dostanę. Tam było 220 za pieczywo, tylko że pieczywa było dość sporo. No. Mamy 88 tysięcy plus 6 cenę środowiskową. No fajnie. Także troszeczkę pieniążków wpłynęło na konto, zasiliło konto, bardzo się cieszę z tego powodu. Teraz trzeba będzie się udać na spoczynek, tego wysłać, tam jeszcze miałem zrobić ten, o właśnie, z suchym nawozem, przerzucić go też do sprzedaży, przez noc się narobi znowu na nowo, także na spokojnie. Zostaną mi jeszcze do zrobienia bele. Prawdopodobnie będzie jeszcze jedna szczepa z tymi belami. To sobie zostawię na jutro, bo niestety musiałem się zająć tymi właśnie rzeczami i trochę mi tego zeszło. Także ciemno się już wcześniej robi, jak to przy zimie bywa. Także na spokojnie kończymy sobie już z tym. No i to będzie już na dzisiaj tyle, ostatnie zadanie. Jeszcze sobie sprawdzę, czy tu coś się pojawiło, nic. Jak tam kontrakty wyglądają. Nie, już nic na razie nie robię. No. Pozałatwione sprawy są. Pięknie. Można się udać na spoczynek, ten sobie dojedzie. Tu już właśnie też kiszonkę podoładowywałem na maksa, także jest to porobione. O, ten sobie wysiądę szybciej, bo widać, gdzie jestem. A w tych miejscach to jest strasznie ciemno, niesamowicie. Dobra, że tu można bez szukania na ścianie włączyć sobie światło. Duży plus. W niektórych miejscach trzeba znaleźć przełącznik. No. Spokojnie możemy już się wybrać na kolejny miesiąc. No i mamy kolejny miesiąc. Ale kasy wpadło znowu. 1 163 000. No nieźle. Bardzo mi się to podoba. Czy tutaj mamy coś ciekawego tym razem? O, tu jest do bel. Jeśli byśmy chcieli sobie zrobić ściółkę. A czy to tak potrzebne jest? No nie mam luzem w słomę, także nie jest to mi na razie potrzebne. Dobra, plan działania na dzisiaj. Najpierw muszę sprawdzić przede wszystkim zwierzęta, jak się mają, bo to jest podstawa, żeby nie były głodne. Więc wchodzę tu, kury ok, owieczki ok. No, świnki trzeba nakarmić w jednym i w drugim. Krowy. Tutaj mają duże gnojówki, trzeba się wziąć za wywierzenie gnojówki. Tutaj ok. Tutaj świnki też by można było przywieźć, także zaopatrzy trzeba świnki w pokarm. Tutaj się nic nie zmieniło. A tutaj standardowo trzeba to wywieźć. To jest uzupełnione. Biogazownia. Na to gnojowe tam przywieziemy za chwilę. Dobra. Na razie. Przepraszam. Na razie taki plan będzie na obecną chwilę. Zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. To sobie na razie zostawię. To zamykamy. Jedziemy na pełne. Z ten. Pełny zbiornik. Także to można spokojnie przewieźć do biogazowni, żeby to tam przerobić sobie na spokojnie.
ruszaj. Teraz tutaj puścimy pracownika, niech sobie jedzie. A ja dalej działam, bo muszę wysłać kolejnego, żeby jechał mi na sklep. Zaraz, tylko znajdę odpowiedni sprzęt. Gdzie, co jest? O, jest. Ten jest odpowiednim sprzętem właśnie do takiego jeżdżenia. Dojczwar. Teraz tak, przyczepę muszę... O, tu jest ta czarna przyczepa. Jak ja się cieszę, że kupiłem tą przyczepę, bo jest naprawdę widać z tymi przyczepami tutaj, widzę. Odkąd gram, to mam... Gdybym nie kupił, to bym nawet tej przyczepy nie miał. Dobrze, w ostatnim chwili się zorientowałem, że jest ta przyczepa multifunkcyjna. Bo i płaską, i belę przewieźć można, ale tylko ten. Z bawełny. No i można załadować różne rzeczy do niej. Dobra. Na czas się tutaj zawiłem. Można to w końcu zrzucić i będziemy później jechać po następne. Też przywieziemy kolejne. Od razu dzisiaj dwa kursy zrobię, bo tej gnojowej jest dość sporo. Tu jeszcze tego miałem odstawić. I tam później wysłać jeden traktor po przyczepę, gdzie załaduje belę, no spokojnie. No, także tutaj tej kiszonki będzie dość sporo już, jak widać, zmagazynowane. Więc następne, jakie będą tam, jakie będzie koszenie na łące, to pójdzie to chyba do biogazowni. Bo na razie nie widzę tutaj jeszcze jakiegoś przeznaczenia. To, co tutaj mam, to powinno już na jakiś czas starczyć, jeśli chodzi o robienie paszy krówkom, także na razie tak sobie to tu zostanie. Się zastanawiam, czy udałoby mi się zrobić jeszcze belę z sianem, ale to nie wiem, czy to wypali. Ile tych bel jeszcze będę mógł narobić. Dobra, ten już zrzucił to. Dobra, to czyli można spokojnie się udać na farmę po następny kurs. Właśnie to miałem sprawdzić, jak wygląda sytuacja jeszcze na tej biogazowni, bo obornik trzeba właśnie przywieźć. Dobra, to ja w takim razie niech już robi jakiś tam milarz, a ja muszę znaleźć ciężarówkę do przewozu obornika, gdzie ona jest. O, ten już przyjechał, też można go podładować, czy podobno załadować pokarm dla świnek. I tak ostatnio się zastanawiałem, czy tu nie ruszyć też z produkcją, z pokarmem dla świnek. Tylko że ja potrzebowałbym jeszcze kilku składników. Te składniki dopiero będę miał, jeśli je zbiorę. Dobra. Także, o, jest ciężarówka. Także ja muszę najpierw posadzić plony, bo tam z tego, co kojarzę, jest mi potrzebna kukurydza. Więc zaraz stąd muszę wziąć chyba obornik, bo dla tego tu zostawiłem to ciężarówkę. Także jednym z tych składników jest kukurydza, a drugim, zaraz sprawdzę, ile tu jest tego obornika? Prawie 100 tysięcy, no to ładnie już.
to tego nie przemielę. O, to receptura. Czyli jęczmień nie będę potrzebował jeszcze. Jęczmień. Teraz jeszcze tylko sprawdzę. No nie mam jęczmienia. Także będę musiał kupić pole i zasadzić jęczmień i kukurydzę. I wtedy będę mógł spokojnie robić sobie pokarm dla świnek. Więc myślę chyba, może kasa jest, to może być szansa kupić właśnie jeszcze jedno pole. Je na jednym polu będę mógł za niedługo zasiać już. Tam jest przygotowane. Dobra, ten już może sobie tutaj jechać. Nie może? Dlaczego? Dobra. Teraz zerknijmy, co ja będę mógł w przyszłym, nie w przyszłym, za 2 miesiące. W marcu będę mógł siać. Też nie, jęczmień nie będę mógł siać. O rany. Ominąłem, no. Kukurydzę w kwietniu będę mógł zasiać. No a jęczmień. Lipa. Niedobrze. Jak to wygląda sprawa? Buraka bym miał. Rzepak jest. No tylko tych dwóch składników brakuje. Dobra. No niestety, kukurydzę zrobimy, a jęczmień będzie, no, na przyszły rok dopiero. Ja się tak zastanawiam, czy to jest możliwość odszczytu ile z tej gnojowicy, ale niestety nie jestem w stanie sprawdzić, czy... Ja tu muszę podjeżdżać do obydwu, czy jak to tutaj jest? Chyba tak, do obydwu. To z jednego zostało wypompowane, teraz z drugiego. I to zostało wypompowane... O, z tych. To jeszcze tutaj jest 137 tysięcy. Nie. Gdzie jest ta druga gnojowica? A, tam jest, okej. Okay. Teraz zbiorę, zobaczyłem. I tutaj jest dość sporo tego. No, to będziemy mieli tu już prawie zrobione. Ten już tam chyba dojechał, czy nie? Ten już jest gotowy do jazdy. Także pierwszy kurs na farmę ze świnkami. Do jednego, do drugiego. A później do trzeciej jeszcze. Do trzeciego chlewnika. Gdzie to jest tutaj? Dobra. Ten już dojeżdża, można go przejąć. Powinno obydwa transporty wejść na śmiało. Tu już się pewnie załadowało, to już można jechać. No a myślę, że dnia jutrzejszego będę mógł się wziąć za karmienie krówek. Zobaczymy, jak to pójdzie. Bo jednak to karmienie krówek, które trwa, jeśli robię to w tym mieszadle, które posiadam. Także jeśli będę miał jakąś dodatkową robotę, to nie wiem, czy nie postawię jakiegoś mieszadła. W sumie to by było najprostsze właśnie takie mieszadło mieć tutaj. W sumie co, no, do świnek mieszadło jest.
to jeśli dla świnek nie szadło jest, to nie wiem dlaczego nie ma dla krówek. Trzeba będzie pomyśleć, żeby to postawić, myślę. Dobra, pierwszy transport załatwiony. Teraz jedziemy po drugi. Okej. Tego muszę przejąć, bo on tutaj będzie miał problem, żeby się wbić znowu w ten most. Ale nie chcę jednak ryzykować znowu, także sam sobie przejadł już ten odcinek na spokojnie. Oj, zapomniałem czas jeszcze nastawić. No, damy takie pół godziny. No i co? I za niedługo będą do sprzedania ciuchy. Mam nadzieję, że tam coś się co nieco narobiło z tymi ciuchami. Także będzie trochę tego do sprzedania. Wychodzi na to, że chlebuś i ser będzie o jednej porze. Czyli to był grudzień, gdzie była dobra cena, jeśli chodzi o ser i chlebuś. Właśnie ser, muszę mleko przewieźć jeszcze też dzisiaj. Także myślę, że chyba to będzie ostatni kurs dzisiaj chyba z tym, bo nie wiem, czy to mi się wszystko tutaj zmieści. Ok. I teraz, gdzie jest ten gość? Ten jeszcze jedzie, okej. Ten jedzie, też jedzie, dobra. Ja zerknę, jak to wygląda sytuacja. A, to spoko, to jeszcze wejdzie i podjadę sobie tam. Zatankuję sobie jeszcze jedną gnojowicę. Jeszcze jeden, co ja mówię, jeszcze jeden zbiornik. Później naczepę sobie zostawię, a wezmę sobie przejezdę mleko właśnie. Tak to zrobię. Dobra. Niech sobie ten już jedzie spokojnie. A, w to miejsce. Ten już tam jeden dojechał, to będzie można go załadować obornikiem. O, tego można rozładować też. Mam nadzieję, że po jednym transporcie wystarczy im tego jedzonka. Jeszcze muszę pilnować, bo świnki będą do sprzedania. Tam 25 miesiąc miał być. A jest. No to by było trzeba jeszcze miesiąc. Tak myślę. Tu jest 25. Nie, to tak nie mam gdzieś, żeby się rozmnożyły, także można by było już je sprzedać w sumie dzisiaj albo jutro. Wiem, że to jest kolejne zadanie, a tego mam tutaj i w tamtej obozie mam jeszcze, no. Bo miałem 200 świnek w cenie właśnie, znaczy pierwsze, które były zakupione. Okej, okay, ten już jest, też można załadować. No, tego obornika to sporo.
Powiem wam, ta ciężarówka to niesamowite. Tutaj kilometr bije na tej mapie. To jest wszystko przez to, że nie mam żadnych innych przyczep. Spoko, ten już też tu przyjechał. To już może jechać. Tak fajnie się mijają. Dobra, teraz ciężarówkę. Sobie tu załadujemy tę bojowicę. Dobra, niech się ładuje. Aha, miałem to mleko. Muszę przepiąć naczepę tym razem. Już przydałoby się tą ciężarówkę naprawić, bo już też już bije te kilometry, kręci, a widać, że już jest troszeczkę zużyta. Trzeba by zrobić serwis szybki, taki na kolanie. Okay. Super, już jest naprawione. Przepraszam. No i teraz tylko przewieźć mleko do mleczarni, żeby się tam znowu ser produkował. Więc muszę sobie przypomnieć, w którym miejscu było mleko. Gdzieś chyba tutaj. A, w tym budynku, dobra. Są dwa punkciki. No, ładuj to mleko. Aha. Zapomniałem, że to trzeba otworzyć. Czy tu się coś pojawiło? O. To jest jaka pojemność? 49 tysięcy. To by można było też przewozić tym gnojowice. Ale tamta szczepa mi wystarczy. Więc nie ma co szaleć z tym. Pięknie. Mleka to się ładnie narobiło. A to z jednego tylko wypompowałem. Przyjadę tu? Koło tej? Chyba tak. Ła! Dobrze nie ściągło mnie do tego rowu. Widać, że jednak krzywo tutaj jest. Na szczęście przejechał bezproblemowo. Dobra, i tu teraz można już sobie puścić kierowcę. Niech śmiga sobie do mleczarni. Robić ser. Zaraz dojedzie tutaj. Nie jestem pewien, czy dojeżdża się. Dobra. A ja lecę do kolejnego gagatka. Ten już tu dojechał. Muszę go naładować znowu. Drugi kurs. Z paszą dla świnek. Ten już też dojechał, też go można rozładować. Ten jeszcze jedzie. Co tu jeszcze mamy? Który jeszcze tak pracuje intensywnie? O! Już go można wysłać. No i tam świnki, jak już to sypie, to już tam będą świnki załatwione na dzień dzisiejszy.
Aj. Się wyłączył silnik i już przyczepy nie będą opróżniać się. Muszę poczekać tu teraz. No i co mi jeszcze tu zostanie? Na pewno trzeba będzie dosypać tutaj kiszonki ze silosu, który się już tam zrobił. To będzie uzupełnić na koniec dnia, żeby znowu było pełno na ten przez noc, żeby się to znowu przetworzyło. Co tam jeszcze zostało? Nie wiem, ile jeszcze tam tego obornika będę mógł przywieźć. Muszę zerknąć sobie. Obornik. No, też już niedużo. Także później jeszcze muszę tą gnojowicę przewieźć, która mi tam została. Gdzie jest ta mecza? Jedzie, jedzie. Dobra, przejmę go, bo widzę, że tutaj ma problemy z jazdą. Wąskie uliczki, nie jest łatwo. Też na maksa zabudowanej, więc nie ma jakiejś tam specjalnej prędkości. Szczególnie, że pod górkę jedzie, to tym bardziej się toczy. Nie wiem, czy nie będę musiał zrobić jeszcze jednego kursu właśnie z mlekiem. Też zależy, czy mi się tam zmieści, czy nie. Co muszę przypomnieć, jest rzut? Chyba był gdzieś rzut. Jest. Okej, to się zrzuca. Następny. Jedzie dopiero, dobra. Ten już dojeżdża, można go przejąć spokojnie. Właśnie muszę sprawdzić, jak te dwa pola są. Czy coś tam jest zasiane na tych polach, czy nie? Bo jeśli jest nasiane na polach, to można było w sumie kupić. Będzie dodatkowy bonus w postaci właśnie już uprawy. Będziemy musiał, no właśnie, możemy kupić pole, gdzie jest jęczmień. Może w ten sposób. Nie musiałbym tyle czekać. Zaraz to sobie obczaję, jak to wygląda. Jak się to się naładuje, sobie tutaj kierowcę puszczę, a ja zaraz zerknę szybko, jak to wygląda sytuacja na mapie. Czy jest coś, co będzie warte zakupu, jakieś pole, gdzie będzie jęczmień. To w sumie by było chyba najlepsze rozwiązanie. Dobra, kolega sobie już tu pojedzie. Okej. Okay. A ja szybciutko sprawdzę, co gdzie jest. Tutaj na tych dwóch polach widzę, że nic nie ma jeszcze zasadzone. No trudno, tutaj mamy co? Tu jest rzepak, tu jest rzepak. Jęczmień jest taki brązowawy, ale nie ma go. Tu jest tylko chyba. No niedobrze, tu jest. Takie małe pole. Ja liczyłem na te pole, żeby kupić. Rzepaka mam dość, więc nie chcę sobie znowu powtarzać tego, ale... No trudno. Muszę sprawdzić sobie tą czwórkę. Dobra, ja sobie jeszcze tylko teraz czas zmniejszę do piątki. Tu sprawdzimy. Nic. Okej. Okay. W miarę tu spróbować wyjechać. Wow. Na styk. Udało się. Ale tu zahaczyłem znak. Niedobrze. Dobra, czy stąd już kolega sobie da radę dojechać do farmy, czy nie?
Da radę, dobra. A, tu miałem przepakować jeszcze ten suchy nawóz. Bo już pewnie też się załadowało. No i myślę, że tym właśnie oto akcentem już sobie zakończymy odcinek tutaj. Także tak jak mówiłem, tam jeszcze muszę tą gnojowicę przewieźć sobie. Mleko prawdopodobnie jeszcze będę musiał przewieźć. Uzupełnić kiszonkę. No i tak minie kolejny dzień. Jeszcze zerkniemy tu. Jakieś zmiany? Nie ma. No, ja myślę, że z tego miejsca już się z wami pożegnam. Idzie jak idzie, powolutku rozwijamy farmę. Trzeba będzie pomyśleć coś z tym jęczmieniem. Nie wiem, może kupię to pole tam. Ale to zostawię to na później, nie śpieszę się na razie. Także z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam gorąco. No i widzimy się w kolejnym odcinku pod koniec tego dnia. Na razie. Cześć.